gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Oto Słowo Boże. Jest duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przeodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrystus. Ozew Chrystusie, Panu, siostry, bracia. W tę ostatnią niedzielę roku liturgicznego liturgia opowiada nam o Jezusie Chrystusie. I czyni to, posługując się dwoma wielkimi obrazami: króla i pasterza. Te dwa tytuły nie przedstawiają jedynie dwóch różnych obrazów tej samej osoby. Nie wyrażają też naszego stosunku do Chrystusa. Między tymi dwoma tytułami mieści się cała historia zbawienia. Dlatego zawierają one jakby wielką teologię historii, której w tę uroczystość Chrystusa Króla uczy nas tradycja Kościoła i święta liturgia. I chyba rok kościelny nie mógł się zakończyć w sposób bardziej uroczysty niż właśnie w taki. A co dostrzegamy w dzisiejszej liturgii słowa? Otóż zauważamy przede wszystkim pewien podział. W pierwszej części liturgii słowa, a myślę tu o pierwszym czytaniu i psalmie responsoryjnym, dominuje postać pasterza. W drugiej części, a więc w drugim czytaniu i w Ewangelii, dominuje postać króla. Trzeba nam wiedzieć, że w Starym Testamencie obraz Boga pasterza dominuje też u takich proroków, jak choćby u proroka Ezechiela. Podobnie też jak u Ozeasza,
obraz oblubieńca, a u Izajasza obraz ojca. Dlatego pierwsze czytanie zostało wzięte właśnie z księgi proroka Ezechiela. Jest to hymn na cześć czułości Boga Jahwe. Słyszeliśmy przed chwilą. Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Uwolnię je. Sam będę pas moje owce. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię. Ojcowie Kościoła mówili często o synkatabazis Pana Boga, czyli o Jego wyrozumiałości, o Jego zejściu na ziemię, by być z ludźmi. I ten fragment wzięty z Ezechiela jest Jego żywym przykładem i obrazem. Psalm responsoracyjny zaś zawiera odpowiedź stada na to nadzwyczajne objawienie Bożej czułości. Jest to śpiew pełen zdumienia i radości pobożnego człowieka, który czuje się Bożą owieczką. A czemu służy ta zmienność obrazu w uroczystość Jezusa Króla, mógłby ktoś zapytać. Co chce nam powiedzieć liturgia poprzez wybór tych właśnie czytań z Pisma Świętego? Otóż myślę, że przewodnia jest myśl następująca. Nasze życie odbywa się w dwóch czasach. Pierwszy to nasze ziemskie życie. W nim spotykamy Chrystusa jako dobrego pasterza. Decyzja należy do nas. Przyjąć Go czy odrzucić? Jest to czas, który święty Paweł nazywa czasem upragnionym lub dniem zbawienia. Nadejdzie jednak moment, w którym przekroczymy próg i wejdziemy w nową fazę. I tam już spotkamy Chrystusa jako sędziego. I wtedy decyzja nie będzie należała do nas. Dlatego nie będzie czasu na dyskusję lub obronę. Tam, mówiąc otwarcie, zapadnie wyrok. I pewnie nasi ojcowie, nasi dziadowie, pradziadowie częściej myśleli o tym momencie, który znacząco nazywali tym dniem. Dies illa. I czuli przed nim zbawienny lęk. Przez wieki, śpiewając surowy hymn Dies irae, rozmyślali o momencie, w którym przy zdziwieniu natury stworzenie powstanie z martwych, by odpowiedzieć sędziemu. Kiedy sędzia usiądzie, wszystko, co było ukryte, czytamy w Biblii, zostanie ujawnione i nic nie pozostanie bez kary. Kochani, ludzie zawsze poszukiwali jakiegoś wyjścia, by uciec przed tą straszliwą powagą takiej myśli. Wymyślili więc ideę następujących po sobie cyklów istnienia, dzięki którym można wszystko zaczynać od początku, również po tym sądnym dniu. W starożytności była to, zdaje się, teoria Orygenesa. Ale i w naszych czasach coraz częściej niektórzy przebąkują i mówią o nowej albo o nowych reinkarnacjach po śmierci. Jest to jednak złudna nadzieja, jeśli w ogóle można nazwać ją nadzieją. Bo Pan Bóg nie stworzył świata na wzór jakiejś zabawy w berka czy w chowanego, w którym nic nie odbywa się na poważnie, gdyż nie ma nic definitywnego. Jeśli drzewo upadnie, powiada Pismo, na miejscu, gdzie upadnie, tam leży. Nie ma już powrotu.
nawet by powiedzieć o tym swoim braciom, jak chociażby to chciał uczynić bogacz z Ewangelii świętego Łukasza, z tej opowieści o Łazarzu. Ta sroga myśl powodowała, że ludzie o wiele bardziej święci od nas drżeli. Liturgia nie przypomniała nam jednak tych słów w uroczystość Jezusa Króla, by nas straszyć. To nie tak. Raczej byśmy odkryli z uczuciem ulgi, jak ktoś budzący się ze strasznego snu, że mamy jeszcze czas, że jesteśmy jeszcze w dniu zbawienia. Dziś, gdy usłyszycie głos Jego, nie zatwardzajcie serc waszych. Komentując te słowa psalmisty, Paweł w liście do Hebrajczyków powtarza: zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Moi drodzy, możemy z góry wiedzieć, na podstawie czego będziemy sądzeni. Decydujące oddzielenie nie dokona się na podstawie tytułów, zasług, przywilejów, legitymacji partyjnych, znajomości, wpływów. Nie wystarczy też zaświadczenie, nawet jeśli byłoby podpisane przez proboszcza albo księdza biskupa. Zaświadczenie dotyczące twoich praktyk religijnych, o jakie czasami się staramy, ale to zupełnie z innych powodów. Sędzia chce nam uświadomić, że wielkie, decydujące oddzielenie dokona się na podstawie miłości i miłosierdzia. I sędzia otwarcie mówi o tym, jaką zastosuje miarę. A chodzi tu o nowe przykazanie, którego przestrzeganie charakteryzuje chrześcijanina. Po tym poznają, że jesteście moimi uczniami. Nie łudźmy się, że uda nam się zdać ten egzamin, jeśli będziemy prymusami w innych przedmiotach. Nie zdołamy go zdać, jeśli nie przygotujemy się odpowiednio z tego jedynego przedmiotu, z przykazania miłości Boga i bliźniego. A jakie rodzi to konsekwencje, zapyta ktoś. Otóż wynika stąd, że chrześcijanina można rozpoznać przede wszystkim po jego zdolności do rozpoznania. Jezus rozpozna tylko tych, którzy potrafili Jego rozpoznać, Jego w różnych przebraniach. A zatem nie wystarczy znać Chrystusa. Trzeba Go umieć rozpoznać. Jeśli zaś Bóg okazuje się inny, czasami Go nie przyjmujemy. A czemu? Bo nazbyt często tworzymy sobie nasz własny obraz Pana Boga. Szukamy Boga na zewnątrz, podczas gdy On jest obecny w naszym życiu. Wysilamy oczy, gdyż chcemy Go dostrzec w oddali. Tymczasem On przechodzi obok nas. I wielu z nas podejmuje piękne i zresztą godne pochwały, pielgrzymki, nawet na krańce świata, do świętych miejsc. A Boga nie widzimy w miejscu, w którym żyjemy. Myślimy, że jest On gdzieś w chmurach albo w jakimś cudownym sanktuarium tylko. A przecież spotykamy Go na naszych drogach, na drogach naszego życia. Oczekujemy tego, co niezwykłe, wzniosłe. On zaś nosi codzienne szaty. Jest w naszym zasięgu. Powiedziałbym nawet, że Jego obecność jest taka banalna. Ostatecznie okazuje się, że nie jeden odrzuca wcielenie.
bo nie chcemy zobaczyć Boga, który objawia się w ludzkim obliczu. Powinniśmy zrozumieć, że w dniu niebowstąpienia Chrystus wcale nie opuścił ziemi. Nie mylmy zniknięcia, o którym mówią ewangeliści, z odejściem. Odejście oznacza nieobecność. Ale Ewangelia mówi, że Chrystus zniknął im z oczu, nie odszedł. Zniknięcie oznacza zaś inny rodzaj obecności, obecność ukrytą. Jezus nie odszedł, pozostał na ziemi. Jest tylko ukryty, przebrany w codzienne szaty. Dla chrześcijanina wydaje się, że prawdziwym niebezpieczeństwem jest zatem takie swoiste roztargnienie. Niektóre pobożne osoby wyznają podczas spowiedzi, że były roztargnione na modlitwie. Nie zastanawiamy się natomiast nad naszym roztargnieniem na ulicy, a przecież wielokrotnie ocieramy się tam o Chrystusa, nie zauważając Go. Nie potrafimy Go rozpoznać. Ma nazbyt znaną twarz. Żebraka, dziecka, kolegi, kucharki, pielęgniarki, bezrobotnego, męża, żony, sprzątaczki, cudzoziemca, chorego, więźnia. Ponieważ nazbyt dobrze znamy te twarze, nie potrafimy Go w nich rozpoznać. I w ten sposób On, Jezus Chrystus, nadal jest na wygnaniu w swoim domu. My zaś ryzykujemy tym, że nie zostaniemy rozpoznani w dniu ostatecznym. Nie zostaniemy rozpoznani, gdyż nie mieliśmy z Nim nic wspólnego. Zamknęliśmy przed Nim drzwi. Nie poświęciliśmy Mu nawet chwili uwagi. Uważaliśmy Go za obcego. Nie zauważyliśmy Jego realnej obecności w sakramencie braci, braci tych najmniejszych, ubogich. Często mówi o tym święty ojciec, święty Franciszek, że Chrystus utożsamia się z ubogimi. Być może ten wielki tekst świętego Mateusza, który dzisiaj wysłuchaliśmy, interpretowaliśmy dotąd w sposób nazbyt ograniczony. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. Kochani, zauważmy, że Chrystus, chcąc nas zachęcić do miłości, nie mówi w stylu wyobraźcie sobie, że mnie to czynicie. Lub też to, co czynicie dla ubogich, uważam za coś, co czynicie dla mnie. Tak Chrystus nie mówi. Nie mamy tu do czynienia ze wzniosłą Bożą fikcją, lecz z rzeczywistością. Bo Jezus rzeczywiście utożsamia się z ubogimi, ostatnimi, najmniejszymi, opuszczonymi. Bądźmy zatem realistami w sensie wcielenia. Kiedy natykamy się na ubogiego, to spotykamy Chrystusa. Obyśmy nie musieli później z żalem powiedzieć, gdybym ja wiedział, jest takie opowiadanie o pewnym włoskim księdzu, który pojechał kiedyś do Francji, aby kwestować na rzecz swoich dzieci i swoich dzieł. Dzieci, którymi się zajmował, dzieci ulicy. I poprosił o gościnę w jednej z paryskich parafii, w bogatym mieście Paryżu. I kiedy Don Bosco, święty Jan Bosco, bo o niego właśnie chodzi, został kanonizowany, to wtedy ksiądz, proboszcz tej parafii paryskiej, który go gościł, który go powiedzmy przyjął, miał z dużym żalem powiedzieć,
Gdybyśmy my wiedzieli, że to święty, to dalibyśmy mu coś lepszego niż zimny pokój na poddaszu naszej plebanii. No właśnie. Fundamentalny problem polega na tym, aby umieć patrzeć. Spraw, Panie, abym, kiedy budzę się rano i otwieram oczy, na nowość rozpoczynającego się dnia potrafił widzieć nowość tych nieprzewidywalnych spotkań z Tobą. Daj mi nowe oczy, abym potrafił Cię zobaczyć, rozpoznać we wszystkich twarzach, które spotykam na drodze mojego dzisiejszego dnia. Daj mi nowe spojrzenie, gdyż nie mogę ufać moim dawnym oczom. Panie, potrzebuję nowych oczu, aby móc Cię rozpoznać, jako że masz zwyczaj podróżować inkognito i zawsze wydajesz się inny. I nie łudź mnie, Panie, na rozproszenie. I zbaw mnie od nieuwagi. Amen. Stańmy teraz i w odpowiedzi na Słowo Boże wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.